Witam Was bardzo serdecznie przy Zanim Konradowi. To jest kolejny, to znaczy pierwszy, nie kolejny odcinek symulatora Farm Expert 2017. Wiem, stara gra, przestarzała już. Nikt nie pamięta, nikt nie wie o co chodzi. No, kiedyś się grało w takie gry, no. Już trochę czasu minęło, niestety. Symulator Farm 2017. Wiem, że jest nowszy, no i niestety nie posiadam nowszej wersji tego symulatora. Więc musimy się zadowolić aktualną. I no, jesteśmy na naszej farmie. Tu jest nasze gospodarstwo. Silosy i tak dalej. Tu wszystko ładnie jest opisane. Pszenica 6 ton. Jak to tu wygląda? Zaorane, skultywowane, obsiane. Dobrze, tam mamy obsiane, nie wiadomo czym. Nie, tu jest trawą obsiane, tu jest łubinem. Tu jest czym? Niczym. A jak ten łubin tutaj rośnie? Obsianie łubin, zakwaszenie odpowiednie. I cielem jestem ja. No dobrze, już coś wiemy. Mamy tylko 20 tysięcy, dobrze, więc pojedźmy sobie tutaj i zobaczmy, jak tam wygląda to pole. Czy ono jest już gotowe do... do zbierania, czy jeszcze nie? Zobaczmy. U nie, to ja tu widzę, że to jest dopiero świeżo obsiane pole. Nie wiem, jak wygląda sprawa z tym łubinem w tym symulatorze. Dlatego, gdzie ja tu mam to... Nie tutaj, źle wchodzę tutaj. Dobrze, więc tu mamy pole w ogóle nie zaorane, więc pojedziemy sobie je tu zaorać. A to pole sobie pojedziemy zaorać, dobrze. Nie wiem, ile my zrobimy w tym dzisiejszym odcinku, ale żeby zaorać to pole akurat tamto, potrzebujemy mieć najpierw pługi. Tego co się orientuje. Pojedźmy, gdzie to może stać pługi? Tu nie widzę, tu nie widzę. Zróbmy sobie rundkę tutaj. Nie widzę nigdzie dookoła. No dobrze, tu pługu nie było na pewno. A tu jest dalej. Nie, to jest kultywator. Ja chcę pług. Tu jest siewnik. Oj, jest i pług. O tym tu właśnie była mowa przed chwilą. Dobrze, jest i pług. Kierunek jazdy odwróćmy. I cofamy do pługu. Ja chyba jednak trochę za mocno cofnę. Skomplikowane to, żeby w odpowiedniej odległości stanąć. O! Jesteśmy. Dobra, więc jedziemy. Bardzo skomplikowana jest jazda. W tej grze. No ja kręcę teraz kierownicą obrotu zrobiłem, a to nic. No nie, nie chodziło mi o to, że jeziorem jechać. No i
poczekać, by wypadało przyciszyć tą muzykę, bo za chwilę mi na pewno prawa autorskie na to nałożą. Tak, 5 sekund, ja sobie też się nagrywa. Tylko na szybko muszę zmniejszyć sobie ten kąt obrotu. No. I teraz jest zupełnie inaczej. No i teraz się jeździ fantastycznie. Na zasadzie się korzysta z takiego pudra, to jest pytanie. Opuść maszynę. Dobrze, klawisz numer 15. Unieś. Opuść. Unieś. Opuść. Czekaj, to dobrze teraz jest? Panie, ale nie w tą stronę jesteś pan. Dobrze, jeszcze raz unieś. Opuść. Czy mi się wydaje, że teraz ty się z nim w tą stronę ten puk? Po drugiej stronie musi być to koło, po lewo czy po prawo? Nie, po drugiej stronie musi być to koło. Jeszcze raz. O góry. Teraz cofnij. Teraz nie cofnij. Jeszcze raz do góry. Cofnij. Na dół. Na dół. Łamy stronę. Co się tutaj za dziury porobiły, ja nie wiem gdzie był. No jest, jadzim. Czy ale ściąga ten traktor? No dobra, jadzim. Nie ma czasu na takie te rzeczy. No posiadasz tego pola, no przecież jadę po swoim polu, no. Ale trzeba to zrobiłem trochę. No cóż. Dobra, i to po tym poprzeczniaki o się będzie robić. Podnieś mi to teraz. No nie, no trochę za słaby maszynnik ten pamięć skrętu. Dobrze, pojedźmy tutaj i teraz tu się nawróćmy na polu sąsiada. Zresztą nie wiem, czy to jest pole sąsiada, czy kolejne. Dobrze. Opuśćmy. Puściliśmy i jedziemy. Dobra. Dobra, jedziemy. Czasu nie ma. Żona nam obiadu nie da, bo jak gdzie skończymy roboty, to kiepsko będzie z nami. Podnieś. Piękniej, teraz zawróć. Nie wiem, to tutaj taką ścieżkę zostawił. Nie rozumiem tego, czemu tu jest taka dziura. Tak samo nie rozumiem, czemu się te dziury na tym polu moim robią. Nie chciałem do tyłu opuścić to dziadostwo.
Nie, bo teraz Brodzi zjeżdżasz. No i wiedziałem, że tak będzie, że tam zostanie taka dziura. Nie, dźwigasz podłogę i jedziesz. No wcale nie musi mieć gaz podłogi, widzę, że tak. Tarcza. Przepadłem w tą dziurę. No dobrze, no rozumiem, że nie mam tego pola wykupionego. No dobrze, podnieś, nie. Trochę widzę, że tu sąsiadowi coś z tymi oprawami nie wychodzi. Chyba mu kiedyś będę musiał pomóc. To siwe nie umie obsiewać, bo... Takie jakieś dziwne ślady opon ma na tym polu. Ale kolejna aż mnie wciągnęło. Dobra, i podnosimy. No, trzeba się nadejść na zakręt i skręcamy. Dobrze. Współczuję tym farmerom, co to robią tyle razy tam, nie wiem, w ciągu roku. Opuść. Nie, do tyłu. Nałóż się tym klawisz, ten. I trochę gazu. I jedziemy. I jedziemy pięknie, ładnie. Dobra, trochę wyrównajmy jednak tutaj o ten szlak. I potem nie jeździł to jak wariacji głupek. O, dobrze. I podnosimy. I znowuż nadajemy się i znowu zakręcamy. No i tak w kółko to chyba będzie wyglądać, to nie? Tylko pewnie czekacie, aż mi się to w końcu znudzi i pojedziemy robić co innego. Spokojnie, co innego też będzie. Ja nie wiem, czy na pewno w tym odcinku, bo nie wiem, jak się z czasem zrobimy. Na pewno kiedyś będzie. No już w tej dziurze jadę. No i nie rzucaj mi tak. To jedź jak normalny człowiek. Teraz to do góry podnieś. I skręcamy. I dobrze, i opuść to. Jedziemy. Nie musimy aż tak mu gazować. Starczy, aż tak znamy. No, rozumiem, że do mnie nie należy, no. Znowu za mało się naddałem. Jeszcze raz. Teraz będzie dobrze. I pięknie, już mamy chyba prawie połowę pola zrobioną. Czy jedno i w tym odcinku więcej rzeczy już raczej nie zdążymy zrobić.
Kiedy będzie na następny odcinek, bo nie wiem. Jest tylko podczasowy odcinek i zobaczymy, co będzie dalej. Czy zrobimy z tego jakąś seryjkę małą, czy nie zrobimy. Wiem, że to pewnie robię nie tak, jak to powinno być i tak dalej, i tak dalej. Czekajcie. Zmienimy na kabinę ze środka, no. O Jezu, no. No źle pojechałem. No dobrze, rozumiem, że to pole jest niedobre, nie to znaczy to pole. Nada dać się. Skręcamy. Jeżdżamy, opuszczamy. Jedziemy z powrotem. Mój Jezu, latarnia, ale kto ją tu postawił? Dobrze. Teraz to co było? No przecież bokiem przejechałem. I opuszczamy. I jedziemy. Coraz bliżej jest to pole i już nie wiem, niedługo to na dwa te poprzeczniaki będą musiał jechać. Dobra, ale robota musi być wykonana porządnie, więc te poprzeczniaki trzeba będzie tam zrobić. Ulepszona umiejętność oracz. Ej, dobrze, więc tak trzymać dalej. Czy już tak szybko jest? Trzeba to coraz bliżej tego swojego pola zawracać. No i opuszczamy i jedziemy dalej. Niczym już się wprawiłem w to. No zapominam o tych obrotach, że nie musi ta wskazówka lecieć tam, tylko wystarczy gdzieś tu z przodu.
One jakieś to się tu zmieniało te skrzynie. A teraz mi będzie prościej utrzymać te obroty. Dobrze, opuśćmy. Dobrze, jedziemy. Pięknie. Ciśnięte rawy kupić to pole. Najpierw to jeszcze trzeba mieć za co kupić to pole. No lecimy. No już zdążę chociaż w tym odcinku dobrze zaorać to pole. Tyle dobrego. O, przy trzęci to będzie ciepsko robić. Jakieś czarna tekstura jest. Nie, nie wsteczny, tylko opuść to. No, aż mi SMS coś też chyba przez to. Jeszcze bardziej ulepszyliśmy umiejętność oracz. Nowoż pole nie należy do mnie. No dziękuję bardzo, że pole do mnie nie należy, ale... Dobrze, zaszczęliśmy sobie to może moje, ale... Dobrze, trzeba opuścić ten... pól. Co tu się dzieje? Ja mam skręcony kofa na maksa w lewo. Kamera mi tam w ogóle przygasła z niewiadomych przyczyn. Dobrze, jedziemy w tej tutaj oto kolejnie. Udało mi się w końcu z niej wyjechać. Ułożyłem do tego aż tyle siły na swojej kierownicy, że aż mi się odbiórka odkręciła. Nie, to opuść. Dobrze, i teraz wykonujemy tak zwane poprzeczniaki, tak? O Jezu, nie w tą stronę poszedł ten. Jeszcze raz wróćmy. W drugą stronę ty musieliście przełożyć, no. Myślę, że ty jednak będziesz bardziej posłuszny, a tu widzę, że coś nie za bardzo ci to wyszło. Jeszcze raz opuść. Panie, co się teraz wydarzyło, że pan nie ma mocy? Trzeba pana przełączyć na wyższą tam skrzynię.
Dobrze, jeden poprzeczeń zrobiony. Teraz je przegnajmy przez to pole. Dobrze, i tym razem pojedziemy bardziej sprytnie, bo... Stój, w tą stronę pojedziemy sobie. Stronę opuścił ten. Ja nie mogę. Wróć. Czemu on nigdy nie działa? To ciocia bym chciał. Dobrze, że tutaj sobie opuszczę, bo on potem nie wiem jakoś. No i to teraz w ogóle. Nie zdążyłem tam wyciąć. Ja nie mogę. Więc dzisiaj nie to jest tym płótniem. Dobrze, teraz trzeba dwa razy wdusić. Teraz się w złą stronę odwróci, no. Wróć. Teraz się w dobrą stronę powinien odwrócić. O! O właśnie o to mi chodziło. No właśnie o to, no. Jęk. Teraz tylko jedźmy tak, żeby przy tym przejechać. Tutaj trzeba mieć silną nogę. Spoczuję tam u kierowcy w tym traktorze, naprawdę. Niech im tam wytelepie, powyrobi to. Dobra, wracamy na to nasze gospodarstwo i takim sposobem minie nasze 30 minut na wizji dzisiejsze. Jeden cały odcinek na tym, żeby zaorać pole. Chyba jednak wolę farminga. Tam to chociaż oranie pola nie trwa całego odcinka, tak mi się bynajmniej wydaje. Gdzie to stało? No na pewno nie tutaj. Cofnij. Nie chodziło mi o to, że masz wjechać na barierkę. Że jak ja nim skręcam, on nie chce skręcić przy prędkości 40 na godzinę, to... Gdzie mam ten parier z maszynami? A to jest pytanie. To nie, to tu było? Przydomowy warsztat. Tak, czyli w złą stronę jedzie. Stój. Ja mu amulet z namaństwa, on ten... Dobra, i tutaj. Nie stał ten siewnik. Tutaj na przód. Jest dziwne, samodostosowujące się prędkość jakiś, czy co? Ja mu daję, że ma się, że ma tak mocno skręcać, on i tak swoje. Czemu jedzie teraz cofą do ten punkt, nie chcę tam jechać prosto, tylko nie wiem, się skręcił jakbym... Nie wiem, co z nim miał za chwilę zrobić. Chcę cofnąć, panie. Rozumie pan pojęcie cofania? Biorę tutaj. O Jezu. Teraz się będę do jutra z tym pudziem bawił. No dobrze, no nad datkiem biorę, no. To teraz chcę już wyrównać, to już nie, nie. To już trzeba mi się łatwiej cofać z tym pudziem.
To już jest maksymalny promień skrętu do wyrównywania. Dobra, wiesz co, ja chcę, żebyś ty tutaj otać stał. Niech się ciebie tak odpinało. Pięknie. Zmieńmy ten kierunek, odstawmy tego tu, gdzie on miał tu stać, gdzie on stał. Znajmy, o tu będzie stał, o tu masz o takie ładne miejsce do popisu. Hamuj. I to było maksymalne hamowanie tego ciągnika. Gasimy silnik, wychodzimy stąd. Trochę się pobroń. Dobrze, a więc to chyba na tyle w tym odcinku. To chyba na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.